507-964-253-507-964-253. Nisko się Państwu kłaniam w drugiej części. Nie tak się przyglądam temu, co napisał ten Durczak, bo jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, o co chodzi z tym, że on ma takie poczucie, że przepłaca za błędy. W którym miejscu on przepłaca za te błędy, biorąc pod uwagę to, jak ten sąd się wobec niego zachował. Inna sprawa, że ten sposób, w jaki on pisze do nas, czyli do tych baranów, że musi tłumaczyć, jak działa nowoczesny samochód i tak dalej, no to jest właśnie ta cały czas ta sama pogarda, która jest w Platformie, która jest u tych Durczoków i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj się pojawił bardzo ciekawy trop w sprawie tego zakazu wędkarstwa. O tym rozmawialiśmy wczoraj, że pani doktorka Sylwia Spurek chce zakazać wędkarstwa. No i mamy nowy ciekawy trop w sprawie tego postulatu. Proszę posłuchać, jaki interesujący wątek się pojawił w tej sprawie. Jak się okazuje, Henryk Mach, wiceprezes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego i rzecznik dyscyplinarny związku, był oficerem Służby Bezpieczeństwa PRL. Teraz wyszło na jaw, że jako oficer Wydziału II SB, to był kontrwywiad, donosił nawet na członków swojej rodziny. To ujawniło TVP 3 Opole. Zlikwidować razem z tym TVP Info, nawet się nie zastanawiać. A, i te Kielce to zaczęli budować, też zlikwidować. Z dokumentów IPN-u wynika, że we wrześniu 1986 roku Mach napisał donos na męża swojej szwagierki. Dowodził w nim, że mężczyzna chce uciec na zachód. Mach jest wiceprezesem Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, który dysponuje rocznym budżetem w wysokości ponad 8 milionów złotych, zrzesza ponad 25 tysięcy osób, pełni również funkcję rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Ze statutu związku wynika, że osoba taka powinna się cieszyć nieposzlakowaną opinią. Prezes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Wiesław Miś nie chciał komentować sprawy Macha, choć w wywiadzie udzielonym kilka miesięcy temu Wiadomościom Wędkarskim powiedział, że wie o agenturalnej przeszłości swojego współpracownika. W tamtych czasach pracował w służbach, został pozytywnie zweryfikowany, następnie przepracował jeszcze 9 lat w służbach Rzeczpospolitej Polskiej, tak powiedział Miś. Mach nie ukrywał, że był współpracownikiem komunistycznej bezpieki, wyraził gotowość rozmowy przed kamerą TVP, ale w ostatniej chwili bardzo rozsądnie zmienił zdanie. No więc być może, nie uprzedzajmy faktów. Nikt tego nie wie. Nie wiem tego ja i Państwo też tego nie wiedzą. Być może pani doktorce z tym zakazem wędkarstwa to na przykład chodziło o coś takiego. A my sobie tam wysnuwamy teorię, że pani doktorka ma nie po kolei. Po kolei, po kolei, spokojnie. Ten kot pani doktorki biedny to jak Brudziński o tym mówił, bo ona ma kota i ten kot jest na tej wegańskiej karmie cały czas. Jakby ten kot, nie daj Bóg, zobaczył jakąś taką, ja wiem, szprotkę wędzoną, no to przecież ona szaleje. Biedny zwierzak. Ja tym moim psom, jak z nimi rozmawiałem o tych postulatach doktorki, to nie wspominałem nic na temat tego, że Zalfie wam się zmieni na wegańskie. Nie, kochani. Zburzenie Bastylii po tym, co one by zrobiły, jak ja bym im wytłumaczył, co tutaj im grozi, to by było nic. Pan Adam z Bełchatowa jest z nami. Kłaniam się, panie Adamie. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, nie wiem, czy pan wie, bo była taka wiadomość, że pan Tusk miał brata bliźniaka. Ale podobno tamtego po urodzeniu zaraz Cezar Kot, a Donka się brzydził. No i teraz chodzi taka podłota, tylko niech mi pan nie mówi, że ja tutaj mu ubliżam temu typowi, bo jemu po prostu nie można ubliżyć, bo nie ma takiego słowa w słownictwie polskim, które by należycie określiło tego człowieka. No i tyle, co chciałem powiedzieć. No i tak przede wszystkim życzę dużo zdrowia dla pana redaktora i dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję. A bardzo uprzejmie. Dziękuję, pewnie, że się przyda. Zdrowie najważniejsze. A, jeszcze a propos najważniejsze. Co ten Durczak tam pisze, że najważniejsza dla niego istota, najważniejsza dla mnie istota na świecie, owczarek Dymisz. Facet ma dziecko. Co to dziecko czuje, jak... Nie wiem, naprawdę.
strzeżcie się tego alkoholu, bo to po prostu robi takie dziury w mózgu. Trzeba popierać młodzież, która się umie bawić bez alkoholu i tak dalej. To jest jedno wytłumaczenie. Proszę Państwa, bardzo interesująca, zaskakująca powiedziałbym, informacja nadeszła z Gdańska. Władze Gdańska poinformowały, że odkupią od Francuzów posiadane przez nich 51% udziałów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Saur Neptun Gdańsk, a firma stanie się przedsiębiorstwem w 100% należącym do miasta. Jesteśmy przekonani, że 30 lat po transformacji mamy wiedzę, umiejętności i środki, aby kontynuować usługi dla mieszkańców samodzielnie. Dlatego poleciłam podjęcie działań zmierzających do przejęcia pełnej kontroli nad systemem wodno-kanalizacyjnym w Gdańsku. Tak powiedziała prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, ale poseł Prawa i Sprawiedliwości Kasper Płażyński poinformował, że za 15 miesięcy ta cała infrastruktura i tak znalazłaby się w rękach Gdańska, bo się kończy 30-letnia umowa na dzierżawę. Zamiast poczekać rok, prezydent Dulkiewicz chce napchać Francuzom kabzę, tak powiedział Kasper Płażyński. I o tej sprawie postanowił zawiadomić CBA. Ocenił, że może dojść do wyprowadzenia z kieszeni mieszkańców Gdańska kolejnych milionów za granicę i że jest to taka sytuacja, że CBA powinno się tym zainteresować. Saur Neptun Gdańsk nie posiada żadnych cennych aktywów. Jedyne, co realnie posiada, to umowa dzierżawy infrastruktury miejskiej, która kończy się za 15 miesięcy. Gdańsk ma 49% zgodnie z tą umową. Mamy więc wszelki dostęp do dokumentów, pracowników, danych, know-how. Tak napisał na Twitterze Płażyński. Zaznaczył, że nie jest więc prawdą, że Gdańsk nie potrafiłby właściwie zarządzać wodami. To absurd. Co więcej, Sopot, który nie miał żadnych udziałów w tym SNG, w tym roku rozwiązał z SNG umowę, a obsługę wodociągów przejęła nowo powołana spółka miejska Aqua Sopot. Płażyński dodał, że pracownicy SNG powinni być zatrudnieni w tej gdańskiej infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej już pierwszego dnia po zakończeniu umowy z SNG na tych samych warunkach. To ludzie stąd nie wyjadą do Francji, jeśli nie wykupimy tych udziałów. To absurdy opowiadane przez władze Gdańska usprawiedliwiające mętną transakcję. Tak przekonuje Kasper Płażyński. A to się pani prezydent Gdańska Aleksandra podłożyła. No, pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Kłaniam się, panie Darku. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie Jacku. Polonista się kłania. Jest pan dumny dzisiaj chyba z legionistów. Powiem panu, że naprawdę wczoraj miałem piękny dzień. Dzisiaj mam piękny dzień. Wczoraj Polacy ruskim tak zmietli ich. Pierwszy set w siatkówce to była dominacja. Do tego Robert Lewandowski rozwalił Barcelonę. Dwie brameczki pyknął, Miller tam jedną strzelił. No, Spiridonowa, ja nazywam go Spiritus. Nie ma. Ten, co tam nasz kraj krytykował, siatkarzy, tam Możdżonek chyba rozmawiał na Twitterze z nim, czy no już nie kojarzę, ale tam bardzo fajny siatkarz, no już na emeryturze, także fajny gościu. Dzisiaj warszawska drużyna, którą lubię, pan ją kocha, wygrali, wie pan z kim? Ze Spartakiem. No mówiłem o tym, tak, gdzie dużo soli na Legii wyrzuciliśmy, żeby w Lidze Mistrzów zagrali. Pamięta pan, nie? Fajne czasy. Ale to pan mówił o meczu z Panathinaikosem tutaj. Nie, nie. Co tam Solanka zrobili. Oni ze Spartakiem chyba grali. Ze Spartakiem wtedy też, tak. Grali w Warszawie ze Spartakiem, no, tak. Ale to Solankę to zrobili przy okazji meczu z Panathinaikosem. Gdzie trawa nie rosła. Ale najważniejsze, że Swołocz ma swoje miejsce i czas. Ich trzeba do dołu. Do dołu oni mają swoje w piwnicy miejsce, także i
Jeszcze ciekawą rzecz, tak, Legia wygrała, mój syn stał się dzisiaj magistrem, chciałem się podzielić, dlatego dzwoniłem. Gratulacje. Ale magistrem czego? Sprzedaży, marketingu, ale to jest poukładany facet, także kocham go, jedynego mam i jest za pana drużyną, za Legią. Także... Jak pan porządnie dziecko wychował? Widzi pan jak pan porządnie dziecko wychował? Panie Adamie, no można naprawdę się kochać. Naprawdę można się kochać. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Jakby co, proszę pana, żeby pan naprawdę trzymał Polskę. Kocham tą Polskę. Jeszcze nie wiem, ta pani z Pszczyny. Ania? Pani Asia? Małgosia. O, pani Małgosia. Mądra kobieta, starsza pani. Moją mamą mogła być. Super babeczka. Poznałem dużo ludzi ze Śląska. Zawsze na wczasach ludzi poznaję i kocham ten kraj. Fajni są ludzie, naprawdę. A pan naprawdę jest super redaktorem. Wszystkiego dobrego. Zdrowia życzę. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Adamie. No, tyle do serca i wzruszył mnie pan i tyle. Ukłony dla małżonki, bo to oboje wychowaliście tego syna tak dobrze. I gratulacje dla niego. Magister. Proszę państwa, to też jest magister niestety. Pani poseł Klaudia Jachira, pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, nawiązując do niedzielnej beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, napisała dzisiaj na Twitterze tak. Faszysta i antysemita od błędy młodości, wynoszony na ołtarze przez obrońców pedofilii, w nawiasie kto nie ma pokus, podczas stanu wyjątkowego do obejrzenia na wszystkich kanałach. Na ten wpis Klaudii Jachiry zareagował między innymi prezes Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski. Poinformował, że organizacja planuje podjęcie kroków prawnych dotyczących zniewagi pamięci po prymasie Wyszyńskim. Cytujmy szerzej, Ateneum Kapłańskie mocno podkreślało, że dla katolicyzmu rasizm jest obcy, bo chrześcijaństwo jest religią uniwersalną, jako państwo Boże, które nie zna podziału swych obywateli na klasy. Rozważamy kroki prawne w związku ze zniewagą pamięci po błogosławionym prymasie. Na to chamskie zachowanie pani poseł Jachiry zareagował nawet pan mecenas Giertych, proszę sobie wyobrazić. I pan mecenas Giertych, facet, z którym przeprowadziłem jeden wywiad w życiu. I po tym wywiadzie uzgodniliśmy, że już nigdy więcej nie będziemy ze sobą rozmawiać, bo nie ma o czym. No, taka jest prawda. Pan mecenas Giertych napisał tak. Stefan Wyszyński najpierw czynnie walczył z faszystowskim nazizmem pod Gradem Kul, potem więzieniem zapłacił za walkę z sowieckim komunizmem po to, aby pani poseł mogła powiedzieć każdą bzdurę, jaka się jej podoba. Gratuluję kolejnego prezentu dla PiS. No bardzo dużo było rozmaitych reakcji na ten wpis pani poseł z Koalicji Obywatelskiej. Mnie takie najbliższe mojemu sercu było to, co napisał Piotr Dmitrowicz i Marzena Paczuska, popularna paczka, pozdrawiam serdecznie Marzenką. Piotr Dmitrowicz napisał tak. Wpis tej pani jest tak prymitywny, kłamliwy, zwyczajnie głupi, że nie ma sensu komentować, ale warto zwracać uwagę na takie zachowanie przedstawiciela narodu. A Marzena Paczuska napisała: atak chamstwa rozgrzeszanego głupotą. Trzeba to konsekwentnie i bezwzględnie zwalczać. Chamstwo nie może powszednieć. No wszystko to są święte słowa i Dmitrowicza, i Paczki, ale no właśnie. No nic, trzymam w tej sprawie kciuki za to Ordo Iuris, ale brakuje mi reakcji tych wszystkich autorytetów z TVN-u. Brakuje mi reakcji tego chyżego roja na coś takiego, na tak prymitywny, głupi i chamski
popis, nie chcę mówić, że powiem posłanki, tak? Posłanki Koalicji Obywatelskiej. Proszę Państwa, mamy interesujących kilka sondaży. Na przykład jest taki sondaż United Surveys zrealizowany dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że na Zjednoczoną Prawicę chce głosować 36,4, na Koalicję Obywatelską 22,3. No ten wynik oznacza, że tam Koalicja Obywatelska straciła w ciągu miesiąca ponad 5 punktów. Trzecia jest Polska Hołowni 20,50. 9,2. Jeszcze trzy partie by się znalazły w Sejmie. Konfederacja, Lewica i PSL. Konfederacja 8,8, Lewica 6,8, a PSL 5,2. Jest też sondaż na temat tego, czy Polska powinna opuścić Unię Europejską. Ta sama pracownia to zrobiła, ale tym razem dla RMF-u i dla dziennika Gazeta Prawna. Dokładnie to pytanie brzmiało, czy Polska powinna pozostać w Unii. Odpowiedź zdecydowanie tak, wskazało 68,6, raczej tak 19,5, za wyjściem z Unii opowiedziało się 7,2. Zdecydowanie ten pomysł wyjścia z Unii popiera 3,8, natomiast 3,4 wskazało, że raczej go popiera. A zdania w tej sprawie nie ma prawie 5%, 4,8. Najwięcej, aż 100% popierających pozostanie naszego kraju w Unii Europejskiej jest w grupie osób, nie wiem, czy by Państwo zgadli, powyżej 70 roku życia. Najwięcej zwolenników polexitu jest natomiast w grupie wiekowej 40-49, czyli rodzice ze swoimi dziećmi. No, ci tacy rodzice seniorzy ze swoimi dziećmi, też takimi nie najmłodszymi, mają o czym rozmawiać. W sondażu pytano jednocześnie, że wyjście z Unii Europejskiej jest realnym scenariuszem. No to pytanie zdecydowanie tak odpowiedziało 8,4, raczej tak 21,3. Natomiast 57,2 nie wierzy w taki scenariusz, 13% nie ma zdania. Pan Stanisław jest z nami. Kłaniam się, panie Stanisławie. Dobry wieczór. Słucham pana. Halo. Panie Stanisławie, proszę mówić. Dobry wieczór. Halo. No, ja słyszę pana. Halo. Pan Stanisław Sporynki. Bardzo uprzejmie proszę, słucham pana. Ja chciałem się odnieść do tej ostatniej wypowiedzi tego gościa, który dzwonił do pana i mówi, że Donald Tusk miał brata bliźniaka, tylko kot go zeżarł. Coś panu wiadomo więcej na ten temat? Był pan przy tym? To ja bym chciał tylko panu tyle powiedzieć, że takich bredni, jak wy tam, jak puszczacie takie brednie, to normalnie szkoda słuchać. Ten gościu, który to powiedział, to prawdopodobnie też miał bliźniaka. Tylko, że pierwsze było gówno, później był on. Rozumiem, panie Stanisławie, że pan jest oburzony tym, co pan usłyszał. Oburzony jestem, bo nie można takich rzeczy mówić, nawet jeżeli to jest nawet Donald Trump, to nie można takich rzeczy mówić w telewizji. I ten gościu, który to powiedział, to jest dla mnie, to jest po prostu, no nie chcę się tak niekulturalnie wypowiadać, ale to takiego człowieka w ogóle nie można słuchać. I naprawdę trzeba się troszkę zastanowić, żeby takie brednie puszczać. A pan mi się wydaje, że jest człowiekiem inteligentnym, ale do tych bredni się dołącza. No mnie też się obrywało. Dobra, okej, w porządku. Bardzo uprzejmie dziękuję. Ma pan dużo racji. To prawda, że to nie było najmądrzejsze, co można było u nas na antenie usłyszeć. No takie są przyjemności i nieprzyjemności rozmaitych programów realizowanych na żywo. Proszę Państwa, ciekawostka z Hiszpanii dotycząca COVID-u. Depesza Polskiej Agencji Prasowej. Kontrowersyjna absolutnie sprawa.
Chodzi o sytuację, kiedy rozwiedzeni rodzice mają inne zdanie na temat szczepienia dzieci. Rozwiedziona matka chciała zaszczepić dzieci w wieku 15-16 lat przeciwko COVID-19 i poddać je testom. Sprzeciwił się temu ojciec, argumentując, że skuteczność szczepionek jest niepewna i mogą one wywołać niepożądane skutki. Sąd w Barcelonie, bo sprawa trafiła do sądu, sąd w Barcelonie przyznał rację matce, podkreślił, że jej decyzja jest korzystna dla dzieci. Pod koniec sierpnia inny sąd, sąd w Pontevedra w Galicji, przyznał rację rozwiedzionemu ojcu, który chciał zaszczepić dziecko wbrew woli matki. Podobną sprawę rozpatrywał też sąd w Barcelonie, gdzie konflikt między rozwiedzionymi rodzicami dotyczył nie tylko szczepienia, ale także testu PCR. Zdaniem sądu w Barcelonie ojciec nie przedstawił żadnego uzasadnionego powodu dla nieprzestrzegania harmonogramu szczepień zaplanowanych przez resort zdrowia. Sąd uznał, że argumenty dotyczące możliwych negatywnych skutków szczepień wydają się pochodzić z sieci społecznościowych. Wskazał, że szczepionka została zatwierdzona przez Hiszpańską Agencję Leków, co pozwala na stwierdzenie, że ma gwarancję jakości, bezpieczeństwa, skuteczności. W orzeczeniu podkreśla się, że funkcją organów sądowych nie jest decydowanie za rodziców, ale przychylenie się do decyzji najbardziej korzystnej dla nieletniego. U nas może być bardzo podobnie. I najprawdopodobniej będzie bardzo, bardzo podobnie, biorąc pod uwagę to, że przeciwnicy szczepienia są nieprzymakami na jakiekolwiek argumenty. Ja to sprawdzam właściwie cały czas. Dzisiaj miałem taką trudną rozmowę ze znajomą koleżanką lekarką, która mi opowiedziała o pewnej dziewczynie, młodej dziewczynie, 20 kilka lat, która trafiła tam do nich do szpitala z objawami COVID-a. No i wszystko wskazuje na to, że będą ją musieli zapiąć pod ten respirator. To dziewczę niewiele mówi, bo nie jest w stanie, ale strasznie płacze, że się właśnie nie zaszczepiła. I prosiła mnie, żebym powiedział o tym państwu i że być może ktoś pod wpływem tego, że ja to powiem, ja w to nie wierzę, ale mówię, że dziewczyna bardzo żałuje, że się nie zaszczepiła. Ale oni są nieprzymakalni, ci przeciwnicy, na jakiekolwiek racjonalne argumenty, więc ta rozmowa jest naprawdę trudna. Bardzo uprzejmie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.